konferencji pokojowej w Paryżu w 1918 roku. Na posiedzeniu Rady 10 on, Polak, patriota, wygłosił 5-godzinne exposé dotyczące całości polskich rządów. A że był to człowiek uczony, nie potrzebował tłumacza, tylko od razu tłumaczył na język francuski, angielski, mówiąc o tym, że on to najlepiej zrobi i niż tłumacz nie odda sprawy Polsce. Na traktacie pokojowym podpisali się dwaj wielcy Polacy. Roman Polski i Ignacy Paderewski, którego prochy poczesne znajdują się tutaj pod ziemią Katedry Warszawskiej. Wydał ciepło. Nie chcę o nim mówić, tylko wspomnę myśli nowoczesnego Polaka. Niemcy, Rosja, sprawa polska, polityka polska i budowanie państwa. Moi drodzy, to co powiedział, to co myślę warto tutaj zapytać, to to, że państwo polskie jest państwem katolickim. Pozwólcie, że zacytuję. Państwo polskie jest katolickim państwem. Nie jest nim tylko dlatego, że ogromna większość jego ludności jest katolicką. Jest ono katolickim w pełni znaczenia tego wyrazu. Państwo nasze jest państwem narodowym, naród jest narodem katolickim. Cóż dodać, cóż ująć? Nie chciałbym tych słów komentować. Wydaje się, że one są tak rzeczywiście, no, można powiedzieć, jednoznaczne. Tak rzeczywiście opisujące w sposób konkretny. Rzeczywiście to, co się dokonuje w Polsce, dokonało się w Polsce, że tutaj nic więcej nie ma, nie ma więcej co mówić. Moi kochani, to, co również warto powiedzieć o świętej pamięci Romanie Dmowskim, to jest to, co tutaj zostało już zacytowane. Głosił tą doktrynę, tę naukę, mówiącą o tej nierozerwalnej więzi katolicyzmu z polskością. Jakże pięknie brzmiały te słowa, gdy wypowiadał je, mówiąc, katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale jest takim zabarwieniem tej polskości. Tkwi w jej istocie, w znacznym stopniu stanowi jej istotę. Jakże skromnie również mówił o sobie. Trzeba powiedzieć, że gdy wypowiadał o sobie, jaki jest katolic z niego, jaki chrześcijanin, to chcę powiedzieć, że mówił w sposób taki bardzo skromny. Mówi, niedoskonałym człowiekiem jestem i mam swoje słabości, ale ufam i wierzę w Boga. Tak wypowiadał się rzeczywiście Roman Dmowski o swojej wierze. Powiem, moi drodzy, że to, co też również powiedział, to, co myślę, że w katedrze warto